Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna. Dzisiaj piątek, więc ostatni dzień tygodnia. Już na wstępie przypomnę, że dzisiaj mamy jedne z ważniejszych publikacji ze Stanów Zjednoczonych bodajże o 14.30, więc warto też i o tym pamiętać, szczególnie ze względu na. Potencjalną większą zmienność. Indeks dolarowy utrzymuje się pomiędzy poziomem 103, 104,30 i myślę, że tak pozostanie, dopóki właśnie owe dane ze Stanów nie napłyną i inwestorzy nie będą w stanie na nie zareagować. Przypomnę, że fakt, że notowania odbiły się od poziomu 103, premiuje oczywiście umocnienie tej jednostki monetarnej no, w stronę 104,30, a nawet może przełamania. Przynajmniej taka informacja płynie z przełamania linii trendu, skoro sekwencja niższych szczytów została tutaj w jakiś sposób zanegowana, no to to spogodanie na północ. Trzeba wziąć pod uwagę. Sytuacja zmieni się, kiedy cena powróci poniżej niebieskiego wsparcia. Euro USD, które Cały czas oscyluje w okolicach 1.07.70. Nie udało się wczoraj podskoczyć do 1.08.40, czyli do dawnego miejsca, gdzie powstał lokalny dołek. To lepiej będzie widać na wykresie godzinowym. Tutaj zaznaczone to jest na niebiesko. Na razie widać próbę ubijania zielonej strefy, czyli okolic 1.07. 60, wczoraj też stąd mieliśmy taką trochę gwałtowniejszą reakcję wzrostową. No, zobaczymy, czy uda się utrzymać tą przestrzeń jako wsparcia. Tak, mówię, myślę, że do godziny 14:30 tutaj za dużo się nie zmieni. Potencjalna opór, no to 1,0840, potem będzie można spoglądać wyżej. Fund Brytyjski. 1,26,10 zaakcentowane jako opór. To jest też miejsce, gdzie występuje środkowa linia wskaźnika Bollingera, więc cena pozostaje poniżej. Tej, tego narzędzia, a tym samym też, no, trzeba skierować wzrok na południe i mieć świadomość, że 1.2540 może być przyłamywane. No, zobaczymy, czy to się wydarzy, aczkolwiek myślę, że tutaj, podobnie jak i w przypadku euro nie ma co liczyć na to, że wydarzy się to wcześniej niż przed godziną 14.30. Nowozelandczyk 0,62, zaakcentowane po raz w a właściwie już trzeci jako opór. Z drugiej strony mamy też lokalne wsparcie w okolicach 0,6120, i to są dwa najbliższe ograniczenia dla tego instrumentu. no Nie należy też się dziwić, jeżeli cena obsunęłaby się w stronę linii opisanej jako F100, czyli równości swingów spadkowych, to mówimy o cenie 0,6080, no ale na razie jeszcze ta sekwencja wyższych szczytów i wyższych dołków obowiązuje nawet na interwale 4 godziny. O czym wspomniałem za sprawą tego żółtego lokalnego spacia 0,6120. Dolar australijski. No tutaj tak łatwo nie jest, bo ja mam kreskę w 0,65 0,6570. Cena jest raz powyżej, raz poniżej tego poziomu. Jeżeli ktoś z Państwa kojarzy formację, właściwie nie formację, a rodzaj korekty nieregularny, no to taki układ tutaj można byłoby spłać się doszukać. Czyli mamy nowy dołek po czym wczoraj pojawił się nowy szczyt i tak naprawdę nie do końca wiadomo, co z tym fantem zrobić. No, reakcja popytu znaczna, mamy sekwencję czterech pokaźnych świec czterogodzinowych, wzrostowych, więc daje to perspektywę skierowania w zakus stronę 0,6640. Kto wie, czy nawet nie wyjścia na wyższe wartości. W końcu ten układ krótkoterminowych spadków dolara australijskiego został w tej chwili zanegowany. Spójrzmy na pln W przypadku funta do naszej noski monetarnej cały czas obowiązuje 5,03 jako wsparcie. Notowania ani nie chcą rosnąć, ani nie chcą też spadać poniżej tej ceny. Więc mamy taki mały impas. Ja tutaj zwracam uwagę oczywiście, że siatka Fibonacci, rozciągnięta na ostatniej przecenie funta, no aż się prosi, żeby spojrzeć na wyższe wartości, w tym 5, na przykład 14, 5,15. Tam jest 38,2. I to jest możliwe tak długo oczywiście, jak notowania pozostają staną powyżej 5.03. Jeżeli cena spadnie poniżej, no to wracamy do większej fali, czy też do kolejnego impulsu umacniającego naszą jednostkę monetarną. Frank szwajcarski do pelena 4,60 cena, o której już wiele razy mówiłem górne ograniczenie wynikające też z górnej linii wstęgi Bollingera, więc zmienność trzyma tutaj w ryzach nam kurs franka szwajcarskiego do naszej jednostki monetarnej, no żeby coś się zmieniło na korzyść oczywiście franka, to co cena musi przełamać 4,60 ten żółty opór w tej chwili jest tutaj kluczowy, od dwóch dni nie udaje się wyjść powyżej więc 4,67 czy 4,77 zostawiam, aczkolwiek warto mieć je na swoim wykresie bo w przeszłości były to też miejsca, gdzie lokalne Szczyty pojawiały się. Europelen, no to jest para walutowa, gdzie pelen chyba najlepiej sobie radzi, bo ten odskok po zatrzymaniu, który trwa już kilka dni w okolicach 4.32, no nie jest za duży. Linia poprowadzona po szczytach nie została nawet za bardzo dotknięta, więc ten układ spadkowy cały czas gdzieś tutaj jeszcze funkcjonuje. No ale ja mam z tyłu głowy, że im dłużej coś trwa, no to oczywiście o korekcie trzeba zacząć dyskusja 4.32, takim miejsce na korektę nawet tygodniową jest, jeżeli nie tutaj to dopiero 4.25, więc czy dzisiaj jeszcze rozbuduje nam się sekwencja spadków? Jest to oczywiście możliwe, ale raczej w trakcie sesji amerykańskiej myślę, że Europa tutaj już nic nowego dzisiaj nie wymyśli, więc późne popołudnie możemy zobaczyć, jak zmieni się bieżący kształt dziennej, ale też i Tygodniowej świecy. USDPLN na sam koniec, jeżeli chodzi o całą grupę związaną ze z Polskim Złotym. 403 to jest opór, i tutaj można kilkoma narzędziami sobie go potwierdzić, bo zarówno linie poziome wskazują, że to jest przestrzeń, gdzie taki lokalny szczyt mógłby się pojawić. Górna linia Bollingera to jest kolejne narzędzie, które warto byłoby tutaj uwzględnić. Powoli linkę przechodzi z układu spadkowego na poziomy, co by sugerowało, że mamy potencjalnie możliwość tworzenia też ruchu bocznego. No to jeżeli tak, to trzeba go zamknąć pomiędzy 3,93 a 4,03. 10 groszy przestrzeni, w której zarówno popyt, jaki i podaż mogą czuć się w miarę swobodnie. Żeby móc spojrzeć wyżej, no to trzeba to USD musi przełamać 4. 03. Jest to możliwe według mnie z prostej przyczyny, prosta analogia w połowie roku rozpoczęły się wzrosty z poziomu 3,93 i one wyszły tam właśnie w okolice 4,44. O ile pamiętam, tam ponad 50 groszy notowania się przełamało, więc jeżeli porównamy te 6 miesięcy, to tak naprawdę z perspektywy czasu nie za wiele się zmieniło. My wiemy, że się zmieniło, bo mieliśmy wyskok do góry, mocne cofnięcie do dołu. No i teraz tylko pytanie, czy dalsza aprecjacja naszej jednostki monetarnej będzie kontynuowana. Jeżeli tak, no to będziemy szukali kolejnych niższych wsparć i myślę, że wtedy notowania ustabilizują się też poniżej 4, Jak na razie raz powyżej, raz poniżej tego 4,0. Ropa, do której zaglądamy dość często w wariancie WTI notowania zeszły poniżej 74 dolarów, więc mamy kontynuację przeceny na tym surowcu, więc trend spadkowy cały czas sobie dość dobrze radzi. Nie wykluczam powrotu do czerwonej strefy jako ruchu korekcyjnego. Zobaczymy, czy to się zmaterializuje. Pasowałoby to też do wysokości poprzednich korek.

Jeżeli notowania sięgną o te 5 dolarów od ostatnich minimów, no to porównując to z poprzednimi korektami, tutaj mieliśmy 7, tutaj prawie 8, więc to byłaby jedna z krótszych faz ruchu wtórnego. 64, tak, to jest poziom, o którym już myślę, że powoli trzeba będzie dyskutować, jeżeli tu się nic nie zmieni w charakterystyce wykresu. Ropa Brent. Dość dużo mówiłem o konsolidacji zawierającej się pomiędzy, 84, 70, pomiędzy 88 a 8 78. Tutaj, nawiązując oczywiście do przeszłości, ten scenariusz no, schodzi na boczny tor, ponieważ mamy nowe minima, które pojawiły się w ostatnich dniach, czyli zejście poniżej 78. Nie są to jeszcze wartości najniższe z tego roku, bo te to jest około 70 dolarów. No, ale perspektywa spoglądania w tą stronę jak najbardziej. Jest tutaj otwarta. Ruch powrotny w stanach 78? Tak, podobnie jak i na ropie WTI, będę to rozważał. Szczególnie, że dotychczasowe, dotychczasowe dołki zamieniają się w szczyty, więc tak długo jak ta sekwencja funkcjonuje, no to świadczy to dość, dość dużej determinacji podaży, jeżeli chodzi o tworzenie aktualnej, aktualnego trendu spadkowego. Złoto. Ten tydzień to jest oczywiście próba wyjścia powyżej 2070 i nieudana próba, bo to, to już chyba. Możemy jasno ocenić, bo cena wróciła z potem poniżej niebieskiego oporu. Tutaj już mogę dalej używać tej terminologii, bo przez chwilę to było mocne naruszenie. Ale obowiązuje też linia trendu wzrostowego plus jeszcze 2000, to jest ostatni szczyt zamienia się w dołek, więc jest zagrożenie, że będzie kolejna fala impulsów właśnie skierowana w stronę. Ostatnich ekstremów. Ja przyznam szczerze, po tak gwałtownym cofnięciu, raczej chyba bym się tego nie spodziewał, no ale muszę to uwzględnić, bo trend ma swoje własne zasady. Ale jeżeli w przyszłym tygodniu, czy też no, dzisiaj, to już chyba mam, raczej nie. Ale jeżeli nie uda da się wyjść powyżej 2070, no to mam tu całą listę. Wsparcie, które czekają, żeby być przetestowane. W pierwszej kolejności to poziom 2000 musi być przełamany, żebyśmy mogli spojrzeć w stronę niższych poziomów. Indeksy zwykle rozpoczynamy od DAX-a, więc tym razem nie inaczej. Nowy szczyt, czyli przełamane 16600 w cenach maksymalnych na wykresie dziennym i tygodniowym. Mamy nowe ekstrema. No, wyciąga nam to, byki oczywiście wyciągają nam ten, te wzrosty i ta euforia zakupowa cały czas trwa. Konsekwencje z tego oczywiście znamy, czyli wykupienie na wskaźniku relatywnej siły, MACD na jednym ze skrajnych wartości, więc korekta aż się prosi, żeby się pojawiła. Ja ją wywołuję już od wielu chciałby się powiedzieć dni tygodni, ale raczej dni no bo jednym z ciekawszych miejsc na jej pojawienie to było 16 tysięcy powrót poniżej 16600, no ja nie mam wyboru skoro na złocie interpretowałem naruszenie szczytu i gwałtowny powrót poniżej takich historycznych wartości jako coś negatywnego to i tutaj tym samym torem bym poszedł czyli jeżeli byki zaprzestaną stracą impet i stracą energię cena wróci szczególnie w sposób dość gwałtowny poniżej 16600 to uznam to za sygnał słabości tej strony Rynkowe I myślę, że podaż będzie miała tutaj szersze pole do popisu. Nazdak. Przypomnę, że on realizował te scenariusze związane z nowymi minimami na wykresach godzinowych, czyli zejście poniżej 15 880. Raz, drugi, aczkolwiek wczorajsza sesja znowu wyciąga nas w stronę lokalnego oporu, czyli 16 tysięcy punktów. Tam z małym kawałkiem. Tutaj pasują się poszczególne. Szczyty na wykresie godzinowym, więc wydaje się, że jest to no, przynajmniej lokalny opór. Bez jego przełamania trudno będzie mówić o jakichś wyższych wartościach. No ale co do spadków, no to też muszę je przynajmniej na chwilę odłożyć na półkę, bo to naruszenie 15880 no, zostało w jakiś sposób mm, poddane poważnej próbie za sprawą wczorajszych silnych wzrostów. No ale też nie mamy jakichś szczególnie nowych zdobyczy terytorialnych i 16 tysięcy stoi tutaj przysłowienie. Oporem, a jest to miejsce, które no w przeszłości no miało dość spore znaczenie. Także, jeżeli dzisiaj na początku przyszłego tygodnia najpóźniej nie uda się pokonać tej bariery, to ja będę dalej skierował swój wzrok: strony czy to 15200, czy wcześniej 15500 us 30 hmm, czekam na powrót z 35 300 na razie się to za bardzo nie materializuje aczkolwiek byki ewidentnie wyhamowały i widać to lokalnie na wskaźnikach znajdujących się pod wykresem oscylator RSI już kieruje się na południe Maceda nie potwierdza ostatnich wzrostów przynajmniej na w wykresie 4-godzinnym. To nie musi być oczywiście sygnał świadczący o sile niedźwiedzi, ale jest to raczej sygnał słabości dotychczasowej dotychczasowego kierunku ruchu ceny, czyli wzrostów, ale on nabierze trochę większego znaczenia jeżeli cena obsunie się poniżej tej strefy, którą dziś tutaj zaznaczyłem, czyli 35 900 mniej więcej 60, tak? no bo to jest miejsce skąd to te ostatnie wzrosty. Miały swój początek i gdzie były kreowane te wyższe wartości. Tak to w ostatnie dni to jest raczej poruszanie się już w bok. S&P 500 jako kolejny instrument. No tutaj właściwie mogę otworzyć to, co mówię od kilku dni. No tak długo jak 4,550 jest jako wsparcie, to ja złego słowa nie mam prawa powiedzieć o tym indeksie. Oczywiście są sygnały ostrzegawcze, tak? Czyli szczyty nowe się pojawiają, ale nie idzie za tym jakaś większy impet skierowany do góry. Wykres raczej podąża w bok niż właśnie w kierunku północnym, no ale też nie chce spadać, więc właśnie no to 4,550 tak długo jak funkcjonuje jako wsparcie, no to ja niedźwiedziom tutaj nie mogę dać palmy pierwszeństwa. Muszę też przywołać opór 4,630, który na moim wykresie jest. Pol 20, chwilę tu nie zaglądaliśmy. Kanał wzrostowy, wyjście na nowe ekstrema, mam tu na myśli przełamanie szczytu z listopada, czyli 2,260 z kawałkiem na kontraktach terminowych. Nowe ekstremum 2,330 tym samym też no, cały czas ten ruch wzrostowy, seria wyższych szczytów i wyższych doków tutaj funkcjonuje. Uzgadniając kąt nachylenia tej zielonej linii, to myślę, że jej potencjalne przełamanie będzie jednym z pierwszych sygnałów potencjalnej słabości dla naszego parkietu. No dopóki to się nie zdarzy, no, to nie ma co tutaj podważać, poddawać wątpliwość tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o realizację zakupów spółek wchodzących w skład indeksów ich 20 Ja chcę wejść na wyższy interwał, żeby pokazać Państwu, że tak naprawdę w szerszym kontekście to my jesteśmy daleko, daleko za światem, bo porównując nasz indeks do poprzednich, no to rynki zagraniczne są przecież powyżej tych spadków z 2007. Nam się to nie udało, więc gotujemy się w swoim sosie. Nie mamy ani nowego szczytu, ani nowego dołka, w tym szerokim kontekście, więc no dużo tutaj jeszcze potrzeba po stronie popytu, żeby pokazać taki przysłowiowy pazur i myślę, że tam dopiero wyjście powyżej 2500 dałoby taki poważny impuls, żeby sięgnąć po te spadki z 2008 roku, a tak naprawdę do początek tych spadków i w jakimś szerszym kontekście rozpatrywać te wzrosty. Na razie trzymajmy się tego kanału wzrostowego, tak długo jak on funkcjonuje, no to oczywiście jest nadzieja dla naszej GIE. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję. Tradycyjnie na koniec przybliżam informację prawną i zapraszam Państwa już w przyszłym tygodniu.